Cześć, witam Was serdecznie. Ja oczywiście nazywam się Dawid Augustyn i moim i Państwa gościem będzie dzisiaj Czarek. Cześć, witam Cię serdecznie. Oczywiście jest to autor bardzo poczytnego bloga Independent Trader, a jeszcze w zasadzie przez ostatnie 2-3 lata znany przede wszystkim jako Trader 21. Tutaj te karty się nam zdecydowanie bardziej otworzyły i już anonimowy. Całe szczęście nie jesteś. Krok po kroku. W związku z naszym ostatnim wywiadem pojawiło się masę pytań i na Twoim blogu, i na naszym kanale, więc w dniu dzisiejszym w zasadzie nie ominiemy żadnego pytania, mam nadzieję. I w zasadzie pewnie do wszystkich jesteś bardzo dobrze przygotowany, no bo to są tematy, w których na pewno czujesz się jak ryba w wodzie. Więc przechodzimy płynnie do pierwszego pytania, a pytanie pierwsze jest proste, przynajmniej w mniemaniu użytkownika. Po co bawić się w zakup fizycznych nieruchomości pod inwestycje, skoro REITy muszą przekazywać 90% zysku swoim udziałowcom i mają możliwość zakupu lokali w najlepszych lokalizacjach na świecie? Już Ci odpowiadam. Różnica pomiędzy nieruchomościami komercyjnymi, czyli przykładowo wybudowanie lokalu pod bank, pod aptekę, nie wiem, pod jaką Biedronkę, a zakupem REIT-u jest taka, że ceny REIT-ów się zmieniają dużo, dużo gwałtowniej niż ceny lokali komercyjnych. Jeżeli przykładowo stać kogoś na wyłożenie, nie wiem, 1 000 000 złotych w dobrym okresie, w dobrej lokalizacji na zakup nieruchomości komercyjnej, osoby, która na przykład nigdy wcześniej nie inwestowała na rynkach finansowych, to myślę, że to jest troszkę lepsze rozwiązanie. Natomiast jeżeli ktoś już jednak posiada tą wiedzę, to może zdecydowanie więcej zarobić na rejtach. Czemu? Zakładając, że mamy przejście całego cyklu. Cena nieruchomości komercyjnej z uwzględnieniem inflacji myślę, że zmieni się w cenie nie więcej niż 35-40%. Mówię o dobrej lokalizacji nieruchomości, w której mamy naprawdę praktycznie zawsze obłożenie, tylko kwestia czynszu najemnego. Natomiast w przypadku REITów mamy dużo, dużo większą zmienność. REITy generalnie generują od 3, czasami 2,5 do 13-14% dywidendy. Tak jak powiedziałeś, REITy z założeniem przekazują większość zysku z wynajmu swoim akcjonariuszom. Czasami to jest 75%, czasami to jest 90%. Zazwyczaj właśnie oscylujemy w okolicy 90%, dlatego ta dywidenda jest dosyć wysoka. Czemu powiedziałem, że mamy ten przedział taki od 3 powiedzmy do 13? Dlatego, że ceny REITów są bardzo silnie skorelowane z cenami akcji, czyli jeżeli mamy późną hossę, tak jak teraz, mamy wysokie ceny akcji w Stanach Zjednoczonych, w Japonii, w Europie Zachodniej, czyli w miejscach, gdzie jest też najwięcej REITów, to czymś zupełnie naturalnym jest, że mamy drogie REIT. Skoro mamy drogie REITy, to mamy też automatycznie niską rentowność, bo jeżeli dany REIT generuje nam przykładowo, niech to będzie 100 milionów zysku z wynajmu rocznie, a jego ceny mogą się wahać od 3 miliardów na szczycie hossy do powiedzmy 700 milionów podczas nabessy, to też zmienia nam się ta dywidenda. Nie w ujęciu wartościowym, tylko w ujęciu procentowym. Dlatego też dla mnie jako inwestora REITy są dużo, dużo lepszą formą inwestycji w nieruchomości niż poszczególne nieruchomości komercyjne, z którymi jednak jest trochę zabawy i dzisiaj jest bardzo ciężko je znaleźć ze względu chociażby na niskie stopy procentowe i łatwo dostępny kredyt. Mhm. Natomiast są gdzieniegdzie okazje. REITy w Singapurze oferują 6-7% dywidendy. Natomiast jeżeli dzisiaj doszłoby do bessy, a w Stanach Zjednoczonych, jak to powtarzam od kilku lat, mamy naprawdę przewartościowane, ekstremalnie przewartościowane akcje i groźba spadków jest duża, prawdopodobieństwo jest duże, to polecam ceny praktycznie wszystkich REITów na świecie. I tu nie będzie ważne, że ceny REITów w Stanach Zjednoczonych czy w Japonii są dwukrotnie przeszacowane względem na przykład REITów w Singapurze. A pytanie, na jakiej podstawie szacujesz to przeszacowanie? No bo w przypadku akcji to jest akurat bardzo proste, bo najczęstszym wskaźnikiem to jest cena do zysku. Tak? Czyli ile płaci się za tą złotówkę realnego, namacalnego zysku. A jak to jest w przypadku REITach? Analogicznie. Analogicznie. Cena do wartości księgowej, cena do zysku. W przypadku REITów, które funkcjonują dosyć dłużej na rynku, powiedzmy w okolicy 10 lat czy powyżej 10, może być to CAPE.
Jeżeli dla rejtu Singapuru, dam Ci przykład. Gdzieś ponad rok temu, może półtorej, zacząłem shortować rynek nieruchomości komercyjnych w Stanach Zjednoczonych i miałem do wyboru albo ETF na rejty, albo jeden z największych rejtów, czyli Simon Property Group. I Simon był ekstremalnie przeszacowany. Tam mieliśmy cenę do zysku w okolicy 45. Simon wypłacał 2,6% dywidendy. Czyli naprawdę piekielnie przewartościowany. Jednocześnie rynek nieruchomości komercyjnych był przewartościowany, nie tak silnie jak Simon. I od momentu, kiedy go zacząłem shortować, Simon spadł chyba za 30%. Później się sytuacja wyrównała. Dzisiaj kosztuje tyle, co ogólnie średnia dla rejtów w Stanach Zjednoczonych. I dzisiaj po prostu shortuje sam ETF na rejty, który na dzisiaj ma jakieś cenę przez zysk na poziomie 33. Cenę do wartości księgowej, lecę z pamięci, między 2,5 a 3. A co sądzisz o M-rejtach? Niektóre z nich mają dywidendę na poziomie 20% rocznie i tak już od kilku ładnych lat. To jest przykład, i użytkownik podał przykład monthly pay, 2x leverage, mortgage. No i już sobie odpowiedziałeś, 2x leverage i mortgage rate. Czyli to nie jest rate. Okej, według terminologii finansowej mamy kilka rodzajów rate. Mamy rate, które rzeczywiście inwestują w nieruchomości komercyjne dla czynszu najemnego. Mogą inwestować w szpitale, w magazyny, w centra handlowe, w apartamentowce. I to jest coś, co mnie interesuje. Druga część to są rejty, które inwestują w kredyty hipoteczne, CDO, czy stricte spekulują na stopy procentowe. Dla mnie to z rejtem ma tylko i wyłącznie nazwę wspólną, ale to są absolutnie instrumenty, których ja nie dotykam. Jeżeli ktoś ci obiecuje, że będzie ci wypłacał 20% zysku przez dłuższy czas, to albo masz instrument zalewarowany i póki jest dobrze, to ci to wypłaca. Z czasem kończy się to zazwyczaj bankructwem albo utratą ogromnej części kapitału. Albo jest to po prostu ściema z założenia. Mogą być rejty na przykład, które wyprzedają majątek, które w perspektywie 3 czy 4 lat chcą się zlikwidować, bo nie wiem, zarządzający już nie mają ochoty prowadzenia biznesu przez kolejne lata. I wypłacają wysoką dywidendę, ale przykładowo 4 czy 5% to jest rzeczywiście dywidenda pochodząca z najmu, a pozostałe 15% to może być dywidenda wynikająca z upłynniania kolejnych nieruchomości, a skoro upłynniają nieruchomości, to w przyszłości będą mieli niższe czynsze najemne. Skoro jesteśmy przy temacie w zasadzie osiągania stóp zwrotu, no bo 20% rocznie na dywidendach to rzeczywiście brzmi jak nierealny sen, to ile tak naprawdę jako inwestorzy indywidualni, którzy lokują swoje oszczędności na różnych, przeróżnych rynkach, realnie jesteśmy w stanie osiągać? No bo wiadomo, że na rynku walutowym przychodzą osoby po to, żeby zarobić masę pieniędzy w bardzo krótkim czasie, w rezultacie czego bardzo szybko tracą wszystko. Ile realnie procent jesteśmy w stanie zarobić rok w rok? Ja nie mówię miesiąc po miesiącu. Oczywiście. Gdybyśmy inwestowali przykładowo tylko na rynkach akcji, to długoterminowa średnia, na zasadzie kupujesz najtańszy ETF, załóżmy na S&P, i on ci będzie generował w okolicy 9% zwrotu, na co będzie się składał 5% wzrost cen akcji, pomniejszony trochę o inflację, oraz kolejne 4% mniej więcej uśredniona dywidenda. Dzisiaj, gdyby ktoś zainwestował przykładowo w ETF na S&P, to odnosząc się do danych historycznych i ekstremalnego przewartościowania S&P, może liczyć się mniej więcej w przestrzeni kolejnej dekady z 1-2% stratą. Są różnego rodzaju analizy, które ci pokazują prostą rzecz. Jeżeli kupujesz dany rynek akcji albo ETF na daną grupę akcji, przy cenie przez zysk bądź CAPE pomiędzy 5 a 9, czyli wyjątkowo tanie akcje, takie jak na przykład dzisiaj są w Nigerii, w Turcji, w Rosji, to możesz na przestrzeni dekady inkasować mniej więcej około 17% zysku. Dzisiaj tak niskimi cenami charakteryzują się może 4 rynki na świecie, na jakieś 150 rynków. Im kupujesz coś droższe, tym historycznie odnosząc się do historii, musisz liczyć się z mniejszymi stopami zwrotu. I tak jak dzisiaj na przykład zwrot ze Stanów Zjednoczonych przez kolejne 10 lat, to będzie w okolicy 1% na minusie. Są konkretne dane, ja to wielokrotnie pokazywałem na moich prezentacjach. Czyli dlatego przy tak przewartościowanych rynkach jak dzisiaj albo powinniśmy trzymać się z dala, albo powinniśmy tylko i wyłącznie inwestować w najtańsze rynki,
licząc się jednocześnie z groźbą, że jeżeli w Stanach pęka bańka, no to nasze tanie rynki staną się jeszcze tańsze. Natomiast tak uogólniając, dywersyfikując kapitał pomiędzy kilka grup aktywów, 10% można wyciągnąć niespecjalnie przy dużej zmienności. Im wyższa zmienność, im większe zyski, im na większe zyski liczysz, ty musisz się liczyć też z większą zmiennością. Mi się udaje wyciągać kilkanaście procent rocznie. Czyli to ostatnie lata były lepsze, natomiast przy dzisiejszym przeszacowaniu rynków akcji uważam, że moje stopy będą trochę gorsze na przestrzeni kolejnych kilku lat. Czy to nie jest też tak, że powinniśmy podejść do tego inwestowania w taki sposób, że zacznijmy inwestować wtedy, jak mamy ten kapitał, bo inwestowanie to jest pomnażanie kapitału, więc kapitał trzeba mieć, a zbijać go może w inny sposób, na przykład poprzez założenie firmy, no bo wiadomo, że tutaj przedsiębiorstwa to są najwyższe stopy zwrotu i takich oczywiście przypadków mamy masę, tak? A spekulantów to najczęściej mamy przypadki bankructw. Ja nie znam osoby, która została rentierem bądź bardzo bogatą osobą poprzez inwestycje na rynkach kapitałowych. Mhm. Nieważne, czy to długoterminowe, czy spekulacyjne. Myślę, że około 80% osób zostaje rentierami po sprzedaży firmy, bądź po prostu prowadząc firmę zarobią wystarczająco dużo, żeby przez kolejną część życia nie musieć pracować. Część osób dorabia się na nieruchomościach, dużo mniejsza część, ze względu na lewar, który dostarcza ci kredyt, którego często używamy przy zakupach czy handlu nieruchomościami. Natomiast inwestycje finansowe dla mnie, jedyny ich sens to jest utrzymanie siły nabywczej majątku bądź powolnego zwiększania. Natomiast absolutnie nie liczyłbym na to, że ktoś na inwestycjach będzie w stanie się to robić. Czyli najpierw musimy zarobić, żeby mieć co inwestować. Tak, tak i tak jak powiedziałeś, własna firma jest absolutnie najlepszą metodą. Ja też jestem tego przykładem. Pytanie kolejne, już wracając do tematu teraz nieruchomości. Ceny domów w USA notują historyczne rekordy. Wprawdzie realnie są poniżej szczytów 2006-2007, ale różnica jest niewielka. Czy sądzisz, że to one mogą być takim katalizatorem zmian na rynkach, nawet przy niewielkich podwyżkach stóp? Zastanawiam się nad tym. Generalnie przez ostatnie kilka lat ceny nieruchomości w Stanach Zjednoczonych rosną, ale głównie w wyniku taniego kredytu. Dlatego, że jeżeli jesteś dużą instytucją finansową, na zasadzie nie wiem, JP Morgan, Goldman, to jesteś bardzo w stanie łatwo uzyskać praktycznie darmowy kredyt, utworzyć fundusz inwestycyjny, który będzie skupował nieruchomości, następnie je podnajmując. W 2007 roku mieliśmy ceny dużo wyższe niż dzisiaj, ale one były spowodowane ewidentną bańką kredytową. To był czas, kiedy każdy mógł sobie pozwolić na zakup domu na kredyt. Nie liczyło się, czy ktoś pracował, czy miał pieniądze na wkład własny. Liczyło się tylko to, że ceny nieruchomości rosną, więc banki bardzo chętnie finansowały zakup pierwszej, później drugiej i trzeciej nieruchomości. Totalna bańka spekulacyjna. Wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Na nieszczęście nasze skutki tego doświadczamy na całym świecie. Natomiast nie wydaje mi się dzisiaj, żeby to akurat rynek nieruchomości mógł zainicjować kolejne duże problemy. Moim zdaniem dużo poważniejsze problemy leżą po stronie rynku długu, na które mamy bańkę wszechczasów. Jeszcze nigdy nie było tak niskich rentowności od długu, nieważne, rządowego, korporacyjnego. I to jest bańka dużo, dużo większa niż obecny rynek nieruchomości. Poza tym nie wiem, czy kiedykolwiek w historii panikę inicjowały przeceny tych samych grup aktywów. Wydaje mi się, że nie. Zawsze to jest przejście już na inne aktywo, tak? Czyli dokładnie. Rok 80. podwyżka stóp procentowych i pęknięcie bańki na surowcach oraz na metalach szlachetnych. 87 rok giełdy. 94 i 8 rok rynki rozwijające się. Azja, Rosja. Później mieliśmy bańkę w Stanach Zjednoczonych, technologiczną. Później mieliśmy nieruchomości. Teraz myślę, że przyszedł czas na rynek długu. Tak, na obligacje właśnie. To pytanie teraz, w jaki sposób rozpoznać? Oczywiście pewnie to tak bardzo prosto, czyli patrzymy na obligacje, im wyższa, im większa rentowność, tym oczywiście ryzyko braku spłaty takich obligacji jest większe, tak? Jak to ma się w przypadku obligacji korporacyjnych, czyli tutaj mam przede wszystkim na myśli Hiszpanię, Portugalię, Grecję, tak? Europę.
Europę, sytuację na rynku długu korporacyjnego to wywrócił dosłownie do góry nogami Europejski Bank Centralny. W 2011 roku Europa była technicznym bankrutem. Rentowność obligacji Grecji przekraczała w pewnym momencie bodajże 28%, Portugalii 14%, Włoch chyba około 10%. Super. I to była naturalna reakcja rynkowa. To był czas, kiedy te kraje powinny zbankrutować, a osoby, które kupowały ich obligacje, powinny no, beknąć za to. Jeżeli kupujesz obligacje bankruta, licząc na to, że wysokie odsetki, licząc na wysokie odsetki, liczysz się też z większym ryzykiem. I czasami zbyt duże ryzyko się nie opłaca. Tak funkcjonuje rynek, a przynajmniej tak funkcjonował. Natomiast, żeby ratować polityczny projekt, jakim jest strefa euro, Europejski Bank Centralny stwierdził, nie ma problemu, my będziemy drukować, za świeżo wydrukowane pieniądze skupimy długi, których nikt nie chce i kupimy czas. No i kupiono ten czas. Rentowność obligacji Francji, Włoch i Hiszpanii w pewnym momencie była niższa niż rentowność Singapuru, który jest fantastycznie zarządzany, który nie ma długu netto. W pewnym momencie Europejski Bank Centralny zaczął skupować także obligacje korporacyjne. To jest największy wałek korupcyjny chyba w historii Europejskiego Banku Centralnego. Jeżeli jestem przykładowo CEO globalnej korporacji, mam siedzibę w Europie, rozmawiam z Dragim czy z innymi osobami w EBC, słuchajcie, skupcie trochę naszego długu, bo byśmy chcieli się taniej zadłużyć. Ja nie dorobię. I skup obligacji korporacyjnych przez EBC doprowadził do gigantycznych wypaczeń. Dzisiaj w Europie dług śmieciowy czy dług korporacji, które naprawdę są potężnie zadłużone, jest wyceniany tak samo jak dług Stanów Zjednoczonych, które też są bankrutem, ale przy okazji są emitentem globalnej waluty rezerwowej. Stany Zjednoczone nigdy nie bankrutują, nie muszą bankrutować, bo mogą wydrukować wystarczającą ilość dolarów, żeby odwlekać bankructwo, kupować czas i dewaluować dług. Natomiast w pewnym momencie europejski korporacyjny dług o niskim ratingu płacił mniejsze odsetki niż dług Stanów Zjednoczonych. Czemu to było możliwe? No bo Europejski Bank Centralny skupował obligacje korporacyjne, windując ich cenę do jakichś horrendalnych poziomów. Teraz, kiedy Draghi ogłosił, że redukuje zakupy, przypuszczam, że rynek obligacji korporacyjnych właśnie w Europie oberwie najbardziej. A to pytanie. Zmieni się w kierunku akcji. Pytanie, jeżeli jesteśmy przy obligacjach korporacyjnych, no nie sposób mi nie zapytać o Deutsche Bank, o którym od około roku, czy nawet ponad rok temu już mówiło się, że to jest kosmicznie ogromny bankrut i jego upadek może spowodować upadek w ogóle całego systemu bankowego w Europie, czy w ogóle tak globalnie. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Znaczy sprawa Deutsche to już się ciągnie 4 lata. O, czy nawet, okej, okej. Tak, czas leci szybko. W każdym razie nie chodzi o ekspozycję na rynek dług Deutsche. Chodzi o wielkość ekspozycji brutto, jaką Deutsche Bank ma na rynku derywatów, czy instrumentów pochodnych. To są w większości zakłady na stopy procentowe. Tak w dużym uproszczeniu, ekspozycja Deutsche Bank jest większa niż chyba PKB całej Unii Europejskiej. Nie pamiętam dzisiaj dokładnie, ale to są jakieś ekstremalne wartości. Ktoś stwierdzi, no tak, ale to jest ekspozycja brutto, są transakcje, które się wzajemnie znoszą. Racja. Natomiast to wszystko dobrze działa, to wszystko się znosi w sytuacji, w której mamy spokój na rynkach. Jeżeli jeden kontrahent, Deutsche Bank, zbankrutuje, nieważne z jakiego powodu, to Deutsche Bank natomiast wpadnie w problemy finansowe. Kontrahenci Deutsche Bank, czy drugiej strony kontraktu, nagle zaczną żądać zwiększenia depozytów albo rozliczenia kontraktów. Także szybko problemy z dużą, z gigantyczną ekspozycją gros mogą się przerodzić w gigantyczny kryzys płynnościowy. No, Lehman Brothers, który zainicjował krach z 2008 roku i prawie doprowadził do upadku systemu monetarnego, był o kilka skal niższy, mniejszy niż Deutsche Bank, nie wspominając w ogóle ekspozycji na rynek derywatów. W sumie, jeżeli powiedzieliśmy wcześniej, że potencjalnie jest ryzyko pęknięcia tej banki na rynku długów, no to w przypadku instrumentów pochodnych to tutaj to ryzyko również jest realne, tak? Ono jest bardzo realne, dlatego że w 90 paru procentach przypadków zabezpieczeniem kontraktów terminowych
są obligacje. A ceny obligacji zaczęły spadać od 2016 roku. W 2016 mieliśmy szczyt, może inaczej, minimalne poziomy rentowności, czyli odsetek, jakie płacą obligacje, czyli automatycznie najwyższe ich ceny. Bo jeżeli spada, rośnie rentowność, to automatycznie spada i cena. Jeżeli ten trend się utrzyma, moim zdaniem się utrzyma, to są trendy 30-35-letnie, który właśnie się rozpoczął, powiedzmy, półtorej roku temu, to w pewnym momencie strony kontraktów w obliczu spadającej ceny obligacji będą żądały dodatkowych zabezpieczeń i wtedy możemy mieć prawdziwy problem z płynnością na rynkach finansowych. A jak mamy problem z płynnością, to instytucje finansowe wyprzedają wszystkie możliwe aktywa, żeby pozyskać gotówkę. To jest tak jak w pierwszej fazie kryzysu w 2007-2008 roku, kiedy pękła bańka na MBS-ach Stanów Zjednoczonych. Aktywem, które najszybciej się sprzedawało, które najszybciej instytucje finansowe upłynęły, nie były wcale MBS-y, dlatego że ciężko było wycenić, ile one są rzeczywiście warte i przede wszystkim nie było kupujących. Więc instytucje, globalne instytucje finansowe wyprzedawały japońskie obligacje, bo tam była płynność. I je wyprzedając, najszybciej mogli pozyskać kapitał na zwiększenie depozytów. Także niestety, ale dzisiejszy świat finansów jest tak piekielnie ściśle powiązane ze sobą, że nie wiesz, z której strony oberwiesz. Czyli bez problemu możemy powiedzieć, że w zasadzie jeżeli ta bańka gdziekolwiek nam puści, pęknie, to posypie się cały świat finansów, jaki w zasadzie jest, jaki kształtuje się od kilkudziesięciu lat. Pytanie, czy takim katalizatorem mogą być podwyżki stóp procentowych, które dadzą taki pierwszy impuls dla osób, które agresywnie inwestują, żeby przerzucić swoje środki z tych bardziej agresywnych instrumentów na ten zysk gwarantowany, jakim są lokaty. Oczywiście zysk w cudzysłowie, no bo nie bierzemy pod uwagę inflacji. Czyli jak to z tymi stopami procentowymi może być? Pierwszą rzecz, najpierw powiedziałeś, że zakończy się system, czy przewróci się system, jaki znamy. Ja nauczyłem się jednej rzeczy przez te wszystkie lata. Nam się wydaje, że coś powinno nastąpić dosyć szybko, ale po drugiej stronie mamy taką naturalną tendencję do utrzymania systemu, do kupowania czasu. Gdybyś mnie spytał w 2011 roku, za ile się system zawali, za jaki czas przejdziemy do nowego systemu monetarnego, kiedy będziemy mieli reset monetarny, stwierdziłby pewnie 2-3 lata. Jesteśmy dzisiaj 6 lat później, a mimo wszystko system funkcjonuje, dlatego że działania banków centralnych jedyne do czego doprowadzają, to jest do destrukcji kapitału, ale przede wszystkim przy okazji kupują sobie czas. Także ciężko mi jest powiedzieć, jak reset mógłby wyglądać. A teraz odnosząc się do stóp procentowych, moim zdaniem będziemy przyspieszać, inflacja będzie przyspieszać, ta realna inflacja będzie przyspieszać. Zresztą nawet ostatnio po wielu latach Fed się przyznał, że ich metodologia liczenia inflacji, nie chodzi o to, jak liczy inflację Fed, tylko Bureau of Labor Statistics, może nie być dokładna. Prawda jest taka, że w Stanach inflacja jest dużo, dużo wyższa niż CPI, o którym nam się mówi. Zresztą w większości krajów jest tak zrobione, dlatego że CPI jest skonstruowane w taki sposób, żeby zaniżać tą rzeczywistą inflację. Ale wraz ze wzrostem inflacji najprawdopodobniej banki na całym świecie będą podnosić stopy procentowe. Żeby utrzymać cały system w ryzach, będą utrzymywać do dróg. Nieważne, czy to będzie Fed, Europejski Bank Centralny, czy Bank Japonii. Banki centralne od 7-8 lat wymieniają się tym drukiem i ta sytuacja będzie kontynuowana. Tak długo, aż stwierdzą, nowy system jest gotowy, inicjujemy krach i wtedy przejdziemy do nowego systemu. Ale podnoszenie stóp procentowych niekoniecznie musi doprowadzać od razu do krachu, dlatego że jeżeli masz wysoką inflację, załóżmy realną, 8-10% i stopy procentowe czy na poziomie 2 punktów, czyli odsetki od lokat czy obligacje generują ci 3%, to można powiedzieć, że w ujęciu realnym dług się dewaluuje 7% rocznie, 5-7. I jeżeli taką sytuację uda się utrzymać, to metodą inflacyjną można obniżyć rzeczywistą wartość długu o 50% w ciągu dekady. A dekada to wcale nie jest tak długo. Na pewno nie dla osób, które zasiadają na czele banków centralnych. Podobny trik zastosowano w latach 70., 60., 70.
inflacja spadała, ale w każdym roku mieliśmy deficyt budżetowy. Jak to jest możliwe, że dług nam rośnie nominalnie, a rzeczywiście spada, ale mamy wyższą inflację niż odsetki od tego długu. Mhm. I myślę, że tą metodą można kupować czas. I takie zdewaluowanie długu, obniżenie jego rzeczywistej wartości jest zawsze preferowane, dlatego że 99% osób nie zdaje sobie z tego, jak inflacja okrada ich oszczędności. I ludzie nie wychodzą na ulicę. Jeżeli nagle okradniesz ludzi z oszczędności, które mieli na kontach, przeprowadzisz cyfryzację, obniżysz na, nie wiem, dzień przed bank holiday gwarancję depozytów ze 100 tysięcy euro do 10 tysięcy euro, to część osób może wyjść na ulicę. Mhm. Ale jeżeli będziesz ludzi okradał systematycznie inflacją, to jest takie z gotowaniem żaby. Czyli w zasadzie nie ma co śmiać się z podwyżek cen masła, które w Polsce jest po prostu na topie, w zasadzie na wszystkich portalach piszą o tym, że ceny masła lecą mocno w górę, podobnie z produktami spożywczymi typu jajka, a inflacja i polska gospodarka rozwija się w odpowiednim tempie, w idealnym tempie, tak? Cel inflacyjny jest realizowany, czyli w zasadzie nic złego się nie dzieje, tylko to masło wywaliło w górę, tak? Tak, mamy fajny temat zastępczy, a teraz zastanówmy się, jaki odsetek naszych dochodów przeznaczamy na masło. Mhm. Mi osobiście nie robi różnicy, czy masło kosztuje 10 zł czy 2 zł, bo ile ja wydaję rzeczywiście na to masło? Gdyby cena benzyny wzrosła na przykładowo o 200, 300 czy 400%, to oznaczałoby to wzrost praktycznie wszystkich produktów. Mhm. Dlatego, że praktycznie w każdym produkcie jest uwzględniona pośrednio bądź bezpośrednio cena benzyny. Zazwyczaj poprzez transport, tak? Oczywiście, poprzez transport i poprzez wiele jeszcze innych czynników. Poprzez produkcję energii chociażby. Natomiast cena masła, no, zajmijmy się poważniejszym. Jesteśmy na polskim podwórku, więc pytanie o rejty i pytanie o narodowe rejty proponowane przez PiS. Przy jakiej rentowności byś zakupił polskie rejty? Tutaj nawet użytkownik, widzę, nie ma wątpliwości, żebyś je kupił. Tak? Czemu? Nie, tutaj stwierdził, przy jakiej rentowności zakupiłbyś polskie rejty, a nie czy w ogóle byś je kupił. Dobra, pierwsza rzecz. W Polsce dopiero powstaje legislacja odnośnie rejtów i pewnie będzie ewoluowała w kierunku cywilizowanych krajów jeszcze kolejne 4 czy 5 lat. Druga rzecz. Na polski rynek wchodzi dopiero pierwszy rejt. Wiem troszkę na ten temat i powiem tylko tyle, że absolutnie nie kupiłbym żadnych udziałów czy akcji tego rejtu. Nie pytaj mnie czemu, po prostu bym nie kupił. Jeżeli chodzi o rejty państwowe czy jakiekolwiek konstrukcje, w których maczają palce politycy, to jest dla mnie poroniony pomysł i mam nadzieję, że wreszcie ludzie się obudzą i zabronią tego typu rzeczy. Czemu? Zakładając, że jestem zarządzającym państwowego rejtu. Rząd sobie wymyślił, będziemy inwestować w rejty. W pierwszej kolejności no, dostanę pewnie jakiś kapitał od rządu, później sprywatyzujemy taki rejt. Mam do wydania załóżmy 5 miliardów złotych. No to wybieram się na zakupy. I zobacz, jakie mam pole do popisu, jeżeli chodzi o grunt korupcyjny. Mam kupić biurowiec za 100 milionów, kupię go za 120, a 20 wróci do mnie. Albo do moich kolegów. Mam kupić inne jeszcze aktywa, szpitale, apartamentowce, kupię znowu je po zawyżonej cenie. I tak działa cały rynek opierający się na decyzjach polityków. Niestety. Politycy nigdy nie podejmują rozsądnych decyzji. Ktoś idzie do polityki, bo się nie sprawdził w biznesie. Taka jest niestety przykra prawda. I tak długo jak politycy mają władzę pozwalającą na marnotrawienie środków z podatków, tak długo no, nasze pieniądze będą marnotrawione. Także jestem przeciwny jakimkolwiek politycznym działaniom zmierzającymi do utworzenia rejtów czy czegokolwiek. Nieważne, czy to będzie jakiś program wspierania mieszkalnictwa. Decyzje polityków zawsze są nieefektywne i politycy powinni się ograniczyć tylko i wyłącznie do może 10% dzisiejszego prawa. Politycy powinni zająć się ustanowieniem minimalnej ilości prawa, ale prawa rzeczywiście przestrzeganego policją, służbą więzienną. Może częściowo. Wiesz co, nie, jestem przeciwny państwowej służbie zdrowia, dlatego że ona jest nieefektywna i droga. Mhm.
No w zasadzie, jak to powiedziałeś, sobie pomyślałem, sam przecież korzystam z prywatnej opieki, a nie z opieki państwowej, czy to nawet ten najprostszy zabieg u dentysty wyrwania zęba, idziemy prywatnie, gdzie tam jakiekolwiek dofinansowanie do tego typu zabiegów. Tak? Gdyby z usługami stomatologicznymi zajmował się rząd, byłyby one pewnie 4-5-krotnie droższe i płacilibyśmy za nie nie bezpośrednio z podatku. Ale fakt był taki, że one byłyby droższe. No niestety tak to działa. Ale odnosząc się jeszcze do rentowności, bo lepiej nie zapominajmy o pytaniach naszych czytelników. Ja nie mam w moich inwestycjach czegoś takiego jak przywiązanie do kraju. Jeżeli polskie rejty, będę widział w nich przyszłość, czyli umacnianie się złotówki, jeżeli rentowność z rejtów będzie wysoka i one będą zarządzane rzeczywiście przez specjalistów, to być może je kupię. Dzisiaj jedynym rynkiem rejtów, który w ogóle biorę pod uwagę, to jest Singapur. Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia, Japonia jest piekielnie droga. Mamy dwa relatywnie tanie rynki. Hongkong i Singapur. Tylko że w Hongkongu dzisiaj ceny powierzchni komercyjnej są o 180% wyższe niż w Singapurze. Generalnie to są Hongkong i Singapur, to są takie dwa huby azjatyckie. Za każdym razem, kiedy dochodziło do tak dużego przewartościowania Hongkongu, Hongkong był zawsze trochę droższy, kapitał się przemieszczał, kapitał i nowi inwestorzy przemieszczali się w kierunku Singapuru. Ostatecznie, jeżeli musisz wynająć 10 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni biurowej, to zastanowisz się, czy wynajmiesz je w Hongkongu, czy w Singapurze. Mówimy o tego typu globalnych inwestorach, więc spodziewam się, że ze względu na to duże rozwarstwienie, część kapitału azjatyckiego zacznie przenosić swoje firmy do Singapuru. Jeżeli do tego dojdzie, ryty w Singapurze powinny liczyć się ze wzrostem przychodów. Czyli albo mamy wyższą dywidendę, albo w efekcie tego, że ryty w Singapurze są nadal najtańsze na świecie, przeniesie się do nich kapitał, tak jak kapitał migruje z droższych rynków akcji na tańsze rynki akcji. Pytanie, bo powiedziałeś o tym, gdy rejt jest zarządzany przez profesjonalistów. Czy takim rejtem możemy nazwać sytuację, w której deweloper, który prowadzi fizycznie działalność deweloperską, taki rejt wypuszcza? Czy to wtedy dla ciebie będzie profesjonalny zarządzający? Nie, absolutnie nie. Deweloper powinien dla mnie zająć się tylko i wyłącznie deweloperką. Natomiast widzę w Polsce taki trend od 3-4 lat, że deweloperzy, żeby zwiększyć marże, zwiększyć ceny, oferują pomoc w wynajmie. Zazwyczaj to jest wynajem krótkoterminowy. No, to właśnie moje pytanie, tak? Tak. To się zaczęło tak naprawdę od apartamentów w górach, apartamentach i apartamentów nad morzem. Deweloperzy podnosili ceny, a w zamian za to gwarantowali zysk. Kiedyś to było 6-7%, czasami 8%, ale tylko przez 2-3 lata. I oni zarządzają ludźmi, którzy przez ten okres, kiedy mają gwarancję, przekierowują ich akurat do nowych inwestycji. Kiedy mija 2-3 lata gwarantowane, okazuje się, że jesteśmy sami zdani na siebie i rzeczywistą rentowność mamy na poziomie 2%, a nie 7 czy 8%. Natomiast z nieruchomości wakacyjnych ten trend przeniósł się do największych miast. W Warszawie, w Krakowie i w Poznaniu. Ja spotkałem się z trzema bardzo dużymi deweloperami. Okazuje się, że 50% nowych apartamentów sprzedaje się pod inwestycje krótkoterminowe, a la Airbnb. Czyli wynajem krótkoterminowy, który generuje ci dzisiaj zwrot z inwestycji dużo wyższy niż wynajem długoterminowy. Ale sytuacja się zmieni wkrótce, dlatego że w Warszawie na przykład buduje się aż tyle apart hoteli czy nowych inwestycji z przeznaczeniem na wynajem krótkoterminowy, że w ciągu 3 lat ilość miejsc noclegowych wzrośnie o 30%. Nie znam statystyk w Krakowie, ale biorąc pod uwagę, jak to wygląda aktualnie na rynku nieruchomości, no to jest podobnie. Zresztą mam znajomego, który wynajmuje na właśnie krótki okres i chociażby rok temu mógł się pochwalić obłożeniem na około 85% do nawet 90%, tak w tym roku było to zaledwie 35% do 40% bodajże w okresie wakacyjnym, czyli to pokazuje, jak wielka podaż na rynku się pojawiła przez ten okres. Tak, i to generalnie doprowadzi do obniżenia czynszy zarówno długo, jak i krótkoterminowe, bo osoby, które kupowały nieruchomości z myślą o wynajmie krótkoterminowym, nagle zobaczą, że spada im rentowność, że jednak jest sporo zawracania głowy z tego typu inwestycją.
Co osoby te zdecydują się w części podnajmować swoje mieszkanie na dłuższy okres. Jeżeli na rynku najmu pojawi się więcej tego typu mieszkań, to czymś naturalnym jest spadek ceny. A dodatkowo jeszcze podwyżki stóp procentowych spowodują, że ta rentowność takiego biznesu, gdzie najczęściej te mieszkania przecież brane są pod kredyt, oczywiście, to się zupełnie rozjedzie, tak? Największym problemem rynku nieruchomości dzisiaj jest to, że ludzie podejmują decyzję o zakupie nieruchomości, nieważne czy to dla siebie, czy to pod inwestycje, porównując wysokość raty kredytowej oraz czynszu, jaki mogą uzyskać z najmu. Dzisiaj przy bardzo niskich stopach procentowych, najniższych stopach procentowych w historii, w Polsce na przykład, te raty są relatywnie niskie, ale w Polsce jest ten problem, że nie możesz zabezpieczyć, zamrozić raty kredytu na dłuższy okres. Praktycznie kredyty o stałym oprocentowaniu w Polsce nie istnieją. I o ile dzisiaj taki biznes się jeszcze spina, o tyle przy wyższych stopach procentowych i wyższej ilości mieszkań na rynku, ta rentowność drastycznie spadnie. I okaże się, że raty kredytowe są dużo wyższe od czynszu, jaki jesteśmy w stanie uzyskać za nasze mieszkanie. Ja mieszkam na Balearach i tutaj na przykład zmieniło się w tym roku prawo. Otóż na Majorkę przyjechało 10 tysięcy osób do pracy i to 10, inaczej przyjechało kilkadziesiąt tysięcy osób, ale 10 tysięcy osób nie znalazło w ogóle mieszkań, musiało wrócić, więc ludzie w restauracjach, w hotelach nie mieli zwyczajnie wystarczającej ilości pracowników. Tu bezrobocie w okresach letnich nie istnieje. Doprowadziło to do tego, że hotelarze przeforsowali ustawę zabraniającą wynajmu mieszkań bądź domów na okres krótszy niż miesiąc. Połowa moich znajomych ma nieruchomości, które wynajmowali turystom, bo mieli w miarę przyzwoitą rentowę. Teraz nie mogą tego robić. Pod groźbą kary od 20 do 40 tysięcy euro. Mieszkania w apartamencie nie możesz w ogóle już wynająć na okres krótszy niż miesiąca. Jeżeli masz dom, możesz ubiegać się o licencję, ale licencji jakimś cudem starczyło dla 10% osób, które się ubiegało o taką licencję. Dziwnym trafem, tak? Dziwnym trafem. No, lobby hotelarskie zrobiło swoje, ale to tylko pokazuje, jak szybko może się zmienić rentowność na rynku nieruchomości. Czy to w efekcie jednej ustawy, czy to na przykład o podatku katastralnym w Polsce, czy to w efekcie chociażby podwyżki stóp procentowych, bądź tego, co i tak nastanie, czyli wzrostu bazy noclegowej o 30%. Przejdźmy do kolejnego tematu, a w zasadzie rzeczy, na której wpływ w tym momencie mamy znikomy, czyli porozmawiajmy o demografii. Tutaj pytanie od jednego z czytelników. Jak oceniasz dynamikę demografii i pojawiające się przesłanki, iż PiS będzie importował ludzi do pracy z Białorusi oraz ostatnie info z UKR, iż parę milionów ludzików chce opuścić tą Ukrainę? To, że parę milionów ludzików chce opuścić Ukrainę, to się nie dziwię. Natomiast zastanawiam się, w jaki sposób PiS zamierza importować ludzi z Białorusi. No. Dobra, Białoruś zostawmy, bo nie wiem, czy ktoś rzeczywiście wpadł na taki pomysł, czy nie, ale przepisy Unii Europejskiej uniemożliwiają. Może inaczej, Białorusi jest zdecydowanie dużo bliżej do Rosji. Unia Europejska chce przyciągnąć Ukrainę na naszą stronę, w związku z czym przyznaje tam jakieś kontyngenty zezwalające na wjazd, pracę Ukraińcom. I to jest trend rzeczywiście, o którym możemy rozmawiać, bo jeżeli chodzi o Białoruś, to są bajki. Jaki to będzie miał wpływ na demografię? Na pewno pozytywny. Dlatego, że ogromna ilość ludzi, zwłaszcza wykształconych, wyjechała z Polski do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Irlandii i wielu innych krajów. No, wiemy, jak to wygląda. I w Polsce, zwłaszcza w dużych miastach, powoli zaczyna brakować miejsc do pracy, zwłaszcza w zawodach tych gorzej płatnych. Ja bym dosyć często w Polsce w hotelach już praktycznie nie słyszę osób, które rozmawiałyby po polsku, a które zajmują się sprzątaniem w restauracjach. No, kierowcy Ubera w większości to już są Ukraińcy. I to jest naturalny trend. Polacy wyjeżdżali za granicę ze względu na wyższe zarobki już od lat 80. Teraz do nas przyjeżdżają ludzie ze wschodu, którzy po prostu tutaj mogą zarobić więcej i albo wrócić na Ukrainę, albo raczej tutaj zostać. Mi akurat ten trend bardzo się podoba, dlatego że Ukraińcy w przeciwieństwie do
jak to nazwać, no do ludzi z południa, z północnej Afryki, chcą pracować, mają podobną kulturę, mają podobny język i się bardzo szybko asymilują. Także jeżeli kogoś mamy rzeczywiście ściągać, bo ściągać to jest słowo, umożliwiać komuś przyjazd do kraju, to to powinni być rzeczywiście Ukraińcy. Uważam, że z Białorusi ludzie nie przyjadą ze względu na bariery pomiędzy Polską a pomiędzy Białorusią a Unią Europejską. Natomiast to jest bardzo dobry trend. Jak on może wpłynąć na inne rzeczy? Nie oczekiwałbym, że Ukraińcy natychmiast w Polsce zaczną kupować mieszkania. Część osób na pewno się zastanawia, no dobrze, mamy kilka czynników negatywnych związanych z rynkiem nieruchomości, no ale przecież Ukraińcy przyjadą i wszystko wykupią. Nie. To jest tak jak z Polakami, którzy wyjeżdżają za granicę. Oni przez pierwsze 2 czy 3 lata najpierw nie mają pieniędzy, bo podejmują się najniżej płatnych zazwyczaj zawodów. Później, jeżeli te pieniądze się pojawią, to ciągle są takie myśli, czy ja na pewno chcę mieszkać w tym kraju na stałe, czy może jednak nie chcę wrócić do siebie, bo tutaj zawsze będę imigrantem, będę obcym, przynajmniej przez kolejne 10-15 lat. Więc dopiero realnie, myślę, że po tych 5-6 latach Ukraińcy, którzy przyjeżdżają teraz do Polski, zaczną się zastanawiać, czy oni rzeczywiście chcą tutaj pozostać na 100% i czy kupić tu mieszkanie. Bo chcieć, móc to są dwie różne sprawy. Czyli generalnie najważniejszym faktem jest też ta bliskość kulturowa, tak? Pomiędzy Polakami a Ukraińcami, przez co nie można tego traktować jako zagrożenie, ale jako szansę. Jeżeli chodzi o Ukraińców, zdecydowanie tak. Jeżeli chodzi o imigrantów z północnej Afryki, no i jeżeli chcemy mieć getta podobne do, nie wiem, podparyski get, w którym, nie wiem, mówi się tylko i wyłącznie po algiersku i odłamie arabskiego i do których, jak to się nazywa, no police zone. Do których policja po prostu nie tyle nie ma wstępu, co boi się wjeżdżać, no to może mi ściągać. Ale może Afryka nie pokazała jeszcze potencjału, bo na razie do Europy przybywają kobiety z dziećmi. No, jak się w mediach słyszy, tak? No to może ktoś się powinien wybrać do ośrodka dla uchodźców. Proponuję pod Warszawą, jest jeden, dla uchodźców z Czeczenii. Może zobaczyć, jak wygląda tam życie. I czym się kończy ściąganie do kraju osób wyznających inną kulturę? To może zostawmy temat tej imigracji, bo no, to jest temat się rzeka. Na dokładnie. Jak widzisz wyceny ziemi rolnej w Polsce w przypadku nieuchronnego rozpadu Unii Europejskiej? No właśnie, pytanie po pierwsze, kiedy ten rozpad nastąpi? Bo moim zdaniem to, że nastąpi w tej czy innej formie, to jest przesądzone. Ale ja przede wszystkim nie lubię aktywów, które już podrożały. Ludzie emocjonują się cenami ziemi rolnej, widząc, jakie ceny rosły. I jest czymś naturalnym. Jeżeli widzimy, że coś rośnie, to chcemy to kupić, chcemy załapać się na trend. Tak działa umysł nasz, jeżeli nie ma wystarczającej wiedzy odnośnie finansów. Nie wiem, czy wiesz, ale ziemia rolna na przestrzeni ostatnich 15 lat, 17, 2000 roku, jest aktywem, który w ujęciu złotówkowym dało najwyższe stopy zwrotu. Poważnie? Po pierwsze dlatego, że startowaliśmy z bardzo niskich poziomów, czyli w momencie, kiedy PGR-y się rozpadały w latach 90. można było gigantyczne płacenie świetnej ziemi kupić za bezcen, więc mieliśmy pierwszy etap wyrównania cen, tych nadmiernie zdołowanych cen, aktywa, które kompletnie nikt nie chciał, no bo kto chciałby być rolnikiem w tamtym czasie. Później mieliśmy politykę Unii Europejskiej, która doprowadziła do dopłat. Czyli nieważne, czy coś robisz na tej ziemi, masz ziemię, więc są dopłaty. I te dopłaty doprowadziły do dodatkowego wywindowania cen. Dzisiaj ceny ziemi rolnej w Polsce są już po prostu drogie. Ludzie mówią, że no tak, ale w Niemczech, w Holandii są ceny wyższe. Świetnie, ale Holandia praktycznie nie ma ziemi pod uprawę i to jest kraj rolniczy. Ale ceny w Czechach, na Słowacji, na Ukrainie, na Białorusi są nieporównywalnie niższe niż ceny ziemi w Polsce. Dodatkowo prawo w Polsce zostało zmienione i bardzo utrudniono obrót ziemią rolną. Także ja mam jeszcze trochę działek, w sensie to ziemia rolna z warunkami zabudowy, ale ja nie kupowałem tej ziemi z myślą, żeby trzymać ziemię, bo jej cena wzrośnie, tylko ja po prostu przekwalifikowałem kilka hektarów ziemi rolnej na małe działki budowlane. Większość już do tej pory posprzedawałem. Zostało mi tam jakieś drobne. Kilka działek, nawet nie wiem ile dokładnie, ale
ewentualny zakup ziemi i przekwalifikowanie, uzbrojenie, zrobienie odpowiedniej infrastruktury, co też kosztuje niemało, to jest wymóg konieczny do tego, żeby cokolwiek zarobić na ziemi rolnej, bo ja ogólnie widzę tendencję albo spadkową, albo utrzymanie obecnych poziomów. Pytanie kolejne. W jaki sposób oceniasz, że na rynku wynajmu jest bańka? To znaczy na jakich danych i raportach się opierasz i czego tutaj w tym przypadku używasz, tak? Znaczy, ja nie mogę powiedzieć, że w Polsce mamy bańkę na rynku nieruchomości. Ja bardziej skłaniam się ku temu, że w Polsce mamy wysokie ceny nieruchomości. Mhm. A ja nie lubię aktywów, które mają akurat wysokie, którym ludzie się interesują. Najlepszym chyba wskaźnikiem tego, czy mamy drogie, czy niskie ceny nieruchomości, jest dostępność konkretnej ilości metrów kwadratowych za przeciętne wynagrodzenie. I takie dane możemy znaleźć na stronie Amsona bądź NBP. Mhm. Jak ktoś pogrzebie w archiwach, to możemy się cofnąć chyba na 2001 roku. Dzisiaj możemy kupić mniej więcej ze 25% mniej powierzchni mieszkania, mhm, za przeciętne wynagrodzenie niż w 2002 i 2003 roku. Wtedy to był ostatni czas, kiedy mieliśmy w Polsce tanie nieruchomości. A mieliśmy tanie nieruchomości, bo mieliśmy wysokie stopy procentowe. Mało kto mógł sobie pozwolić na drogi kredyt i mieszkania kupowało się głównie za gotówkę. Mały popyt, tanie mieszkania. Później, w momencie, kiedy się pojawiły pozornie tanie kredyty frankowe, każdy kupował mieszkanie, no bo po co wynajmować, skoro mogę wziąć tani kredyt frankowy. Wszyscy wiemy, jak to się skończyło. No ale w 2008 roku, kiedy, można powiedzieć otwarcie, mieliśmy bańkę, ceny mieszkań w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia były dwukrotnie wyższe niż w 2002 czy 2003 roku. Dzisiaj jesteśmy tak pomiędzy. Na pewno nie można powiedzieć, że mamy tanie mieszkania, ale na pewno też nie można powiedzieć, że mamy taką bańkę jak w 2008 roku. Także porównywanie cen nominalnych jest nieporozumienie, bo mamy inflację. Natomiast odniesienie ich do przeciętnego wynagrodzenia już nam daje jakiś obraz. W jaki sposób można określić jeszcze poziom sentymentu? Ja kiedyś z ciekawości wszedłem, jak pisałem artykuł jakiś o wynajmie krótkoterminowym, wszedłem na portale czy fora, na których ludzie mogli wypowiadać się na ten temat i wiesz co, nie znalazłem żadnej krytycznej bądź neutralnej opinii. Każdy tylko twierdził, że kupno mieszkania na wynajem to jest złoty biznes, trzeba to robić, bo przecież osoby, które wynajmują, spłacają nam kredyt, a czasami nam nawet coś zostaje, a nawet jak nam nie zostanie, to na pewno sprzedamy mieszkanie z zyskiem, bo podobno ceny nieruchomości nigdy nie spadają. I to też pokazuje stan rynku. Pytanie dalej odnośnie nieruchomości. I teraz tak bardziej może punkt po punkcie, jeżeli jesteś w stanie w ogóle to określić. Czy mógłbyś odnieść się, jak widzisz pękanie bańki na nieruchomościach komercyjnych w USA i jaki może to według ciebie mieć wpływ na stabilność systemu bankowego? Czy jest jakiś jeden scenariusz, który jest takim scenariuszem najbardziej prawdopodobnym? Znaczy ja się składam na pewno, skłaniam ku twierdzeniu, że rynek nieruchomości komercyjnych w Stanach Zjednoczonych się załamie. Czemu? Miałem kilka raportów, nie pamiętam skąd one pochodziły, ale pokazały ilość przestrzeni komercyjnej, chodziło o centra handlowe, na przeciętnego obywatela. I w Stanach Zjednoczonych były to ilości powierzchni nieporównywalnie wyższe niż w Europie Zachodniej, w Japonii, czy nie wiem, Singapurze, Hongkongu, czy krajach o podobnej troszkę strukturze. To jest raz. Druga rzecz, ogromna ilość sieci handlowych w Stanach Zjednoczonych likwiduje sklepy i przenosi się w kierunku handlu online albo ogranicza koszty. Bo jak ci lecą zyski, to pierwsze co tniesz, no to są koszty. Przyglądasz się sytuacji na rynku. Internet rzeczywiście z każdym rokiem przejmuje coraz większą część handlu detalicznego i moim zdaniem jest to trend w dużej mierze nie do zatrzymania. Czyli jeżeli mam ogromną ilość powierzchni handlowej, bardzo wysoko wycenionej, jak rejty, o których mówiłem, bo tam jest cena przez zysk na poziomie 35, czy w niektórych przypadkach 40. Jeżeli mamy kurczącą się bazę firm, którą tą powierzchnię handlową będą wynajmować, to albo gdzieniegdzie będą pustostany, albo właściciele galerii będą zmuszeni obniżyć czynsz, co się przełoży na spadek dochodowości takich nieruchomości. Wielu
miastach mamy już przedsmak tego. No, ktoś może się wybrać do Detroit i zobaczyć, co się dzieje, jeżeli nagle baza produkcyjna bądź baza usług ci spada w znacznym stopniu. Detroit może jest przypadek ekstremalny, ale poza Nowym Jorkiem, Los Angeles jest naprawdę i Waszyngtonem. Tak naprawdę głównie Nowy Jork i Waszyngton to są takie enklawy, w których gospodarka się fantastycznie rozwija. Natomiast mamy poza tym jeszcze ponad 300 milionów osób mieszkających w innych centrach i tam sytuacja na rynku nieruchomości komercyjnych ma się źle. A moim zdaniem wraz ze wzrostem stóp procentowych, czyli kosztem lewarowania, kosztem kredytu, sytuacja wielu zarządzających tymi nieruchomościami komercyjnymi ulegnie znacznemu pogorszeniu, dlatego że wielu z nich ciągle leci na kredytach.